Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, mój blog, moja strona doczeka się nowych funkcji, nowego wyglądu. Co się zmieniło, jak to będzie działało, jak to wygląda? Już wam tłumaczę. Najnowsze newsy, czyli informacje ze świata gier, sprzętu, to co najciekawsze, to co może was zaciekawić, a przede wszystkim GTA. Czyli jeżeli będzie jakaś aktualizacja, jeżeli będzie coś się zbliżało, jeżeli będziemy o czymś wiedzieli, od razu wydaję wam informacje. I to właśnie tutaj znajdziecie. Ale to nie wszystko, jak zjedziecie niżej, oczywiście informacje o najnowszych filmach, a jeżeli zjedziecie jeszcze niżej, to znajdziecie zupełnie coś nowego, czyli Pawła prywatnie. Paweł prywatnie, czyli wpisy dotyczące tego, co robię, tego, co planuję zrobić, tego, czym chcę się z wami podzielić, ewentualnie jakieś przesłanki dotyczące moich tajnych projektów, nad którymi pracuję, tak na przykład było teraz z filmem GTA Prawdziwe Życie. No właśnie, ale możecie powiedzieć, oczywiście jest Instagram, jest Facebook. Teoretycznie tak, ale praktycznie nie. Na Instagramie mogę wrzucić zdjęcie, mogę wrzucić krótki opis. To jest troszkę mało. Na Facebooku mogę wrzucić zdjęcie, mogę wrzucić dłuższy opis albo jakiś filmik. No już trochę lepiej. Ale jednak tutaj w przypadku właśnie wpisów na blogu mogę wrzucić dowolną ilość zdjęć, dowolną ilość filmów, dowolną ilość tekstu. Więc myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. W przypadku takich grubszych i głębszych i bardziej większych informacyjnie elementów, rzeczy, tutaj to znajdziecie. Dalej, oczywiście dalej newsy, kontynuacja. No i jeszcze na samej górze, w sumie na tym menu, znajdziecie coś takiego jak zakładkę sprzęt. Jak wejdziecie w tą zakładkę sprzęt, to znajdziecie sprzęt, z którego korzystam. Czyli wszystkie informacje odnośnie mojego komputera, odnośnie mojego fotela, monitorów, kamer, kamerek, mikrofonów i tym podobnych rzeczy. Wszystko, z czego korzystam, tutaj będzie na bieżąco aktualizowane. Także zapraszam bardzo gorąco, słuchajcie, na pewno będziecie na świeżo i na bieżąco informowani o tym, co się u mnie dzieje i na bieżąco o tym, co się dzieje w świecie GTA i innych gier. Także zapraszam, dzięki, trzymajcie się, hejos!